Włodzimierz Matuszak o Jarosławie Kaczyńskim, mieszka w domu policjantami, a mówi o demokracji i tak działają najczęściej dyktatorzy. Włodzimierz Matuszak wielu nadal kojarzy się ze stanem duchownym, znana jest bowiem historia. Kiedy wierni widzowie plebanii powiedzieli do niego Szczęść Boże, winić można za to oczywiście popularność serialu, z którym związany był przez 12 lat i który to zapewnił mu tytuł najpopularniejszego księdza polskiej telewizji. Nie jest jednak tajemnica, że poglady Matuszaka nie są łaskawe dla partii rządzącej, do której pala niechęcia już od wielu lat. Swoich mocnych poglądów trzyma się już co najmniej od 2007 roku, w którym to wystąpił w telewizyjnym spocie opozycji, za co też spotkała go niemala krytyka. Aktor niejednokrotnie podkreślał również, że nie po drodze mu z ojcem Rydzykiem, któremu zarzucał przede wszystkim silne zadze pieniądza. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W najnowszym wywiadzie dla Plejady 75-latek postanowił po raz kolejny skomentować bieżącą sytuację w kraju, która, jego zdaniem, do wzorowych zdecydowanie nie należy. Aktor ma żal do rządzących i przyznaje otwarcie, ze pewnych kwestii nie będzie w stanie im nigdy wybaczyć. Co więcej, Matuszak mówi, że ma sporo obaw w kwestii nadchodzących wyborów i tego, że kraj zmierza w autorytarnym kierunku. Nie im wybaczę nieustannego klamania i manipulowania. Ta władza ma w nosie Polaków i nasz dobrobyt. Rzuca nam tylko jakieś ochlapy, na które niektórzy się nabierają i później przy urnach wyborczych dokonuje takich, a nie innych decyzji. Swoja droga, mam sporo obaw dotyczących zbliżających się wyborów. Politycy PSU chyba czują, że mogę ich nie wygrać i wiedza, co grozi im w razie przegranej, więc zaczynają majstrować przy ordynacji wyborczej. Niestety, uważam, że od dawna nasz kraj zmierza w kierunku autorytaryzmu. Gdy mówiłem o tym kilka lat temu, słyszałem, że przesadzam. Dziś już chyba wszyscy widzą, że oddalamy się od demokracji, mówi. Aktor w dwóch zdaniach podsumował także działalność Jarosława Kaczyńskiego, który jego zadaniem ma w sobie cechy przywódcy autorytarnego, co też potwierdzać ma pilnowany przez policjantów dom na Zoliborzu. Gdy Kaczyński, który mieszka w domu szczelnie otoczonym policyjnymi radiowozami, podkreśla, że w Polsce mamy demokrację, to pusty śmiech mnie ogarnia. Przecież tak działają najczęściej dyktatorzy, grzmiał Matuszak. 75-latek przyznał też, że za swoje poglady wielokrotnie dostawał po głowie, a do dziś ludziom wypisuje do niego nienawistne wiadomości w mediach społecznościowych. Wyznał też, że jego osoba znajduje się na czarnej liście telewizji polskiej, z której też w najbliższym czasie nie zamierza podejmować żadnej współpracy. Proszę zauważyć, że wszyscy aktorzy i muzycy, którzy postępują podobnie jak ja, zniknęli z telewizji polskiej. Trumfy świecą w niej za to ci, którzy albo popierają PiS, albo mówią, że uczciwie wykonuje swój zawód i polityka ich nie dotyczy. Przecinek to już nie jest publiczna, misyjna telewizja, tylko tuba partyjna. W obecnym kształcie nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Dawno temu już przestałem je oglądać. Ale czasem, gdy jestem w hotelu, to nie mam wyboru. I z przykrością muszę stwierdzić, że mimo upływu lat, tam się nic nie zmieniło. I pewnie prędko się nie zmieni, skwitował. Myślicie, że TVP przestanie teraz powtarzać plebanie?